Witam Cię bardzo serdecznie. Nazywam się Marek Wzorek, jestem executive coachem, założycielem firmy EcoCoach i autorem książki Od hierarchii do turkusu. Zapraszam Cię na turkusowy webinar, który robimy w każdy ostatni wtorek miesiąca o godzinie 10. Podczas turkusowych webinarów poruszamy tematy turkusowych organizacji, samozarządzania, innowacji w sposobie organizacji firmy, innowacji w kulturze organizacyjnej i poszukiwaniu nowych modeli organizacji firm, organizacji i świata. Zapraszam. Jest to turkusowy webinar 13 od 0 do 12 tysięcy osób w 12 lat. Case study turkusowej firmy Burzorg z Holandii. I dzisiejszym tematem i co dzisiaj będzie, to popatrzymy sobie od tego, jak na przykładzie tej firmy Burzorg można zrealizować tak naprawdę trzy aspekty. Jak rozpocząć własny biznes, jak szybko skalować biznes od 0 do 12 tysięcy pracowników, jak stworzyć samoorganizujący się zespół, turkusowy zespół dla tych, dla których temat turkusowych organizacji jest tutaj dopiero nie do końca zgłębiony. Też poznacie, jak funkcjonuje turkusowa organizacja. Też za chwilę powiem, dlaczego ja mówię akurat na ten temat. A poza tym, na samym końcu sobie zobaczymy na konkretne rozwiązania, które zastosowała firma Burzorg. A propos firmy Burzorg, jest to firma założona w roku 2007 od jednej osoby, a tak naprawdę ta jedna osoba zainspirowała do zmiany kolejne trzy osoby, a były to pielęgniarz i trzy pielęgniarki. To one rozpoczęły całą firmę, która obecnie ma 12 tysięcy osób. Tutaj są dane finansowe z roku 2014, wtedy były 9 tysięcy pielęgniarek, 800 niezależnych zespołach. Tak, to jest też organizacja, w której nie ma tradycyjnej roli szefa, tylko te zespoły działają w sposób samoorganizujący, samozarządzający się. I na tamten czas było 45 osób w centrali, tak, które było od strony administracyjnej wsparcia i 15 coachów, którzy niekoniecznie byli wewnątrz organizacji, też założyciel firmy miał swojego coacha w momencie, gdy rozpoczynał pracę. Na tamten czas mieli 70 tysięcy pacjentów rocznie i obrót 280 milionów euro. Także bardzo spektakularny sukces i zaraz sobie prześledzimy to, jak oni do tego doszli i co się możemy z tego nauczyć. W tym momencie firma ma 12 tysięcy pielęgniarek w 850 niezależnie samoorganizująco działających zespołach. Co jest ciekawe, firma ta została dość dobrze opisana w książce Pracować Inaczej i tutaj macie też slajdy z takiej książki, która nie jest tak bardzo znana na rynku polskim. Druga książka Frederica Laloux, wersja ilustrowana, w którym trochę głębiej wszedł sposób zmiany. No i co jest najciekawsze, że już w roku 2009 została ta firma przebadana przez firmę audytorską Ernst & Young i oni zauważyli spektakularny sukces tej całej organizacji. Stwierdzili, że jeśli pozostałe firmy, które zajmują się opieką domową pacjentów, przeszłyby na model zarządzania organizacji, taki jak ma firma Burzorg, byłyby to oszczędności dla całego systemu Holandii w ilości 2,5 miliona euro każdego roku. Tutaj nawet ten case został później przebadany jeszcze raz w roku 2012 przez drugą firmę audytorską i później, tak jakby zwiększając tą skalę, pojawiły się nawet tutaj setki milionów euro, które mogły być zaoszczędzone. Także jest to naprawdę spektakularny sukces, który warto skalować i modelować i patrzeć na to, co można z tego modelu się. No i tutaj
patrząc właśnie od tej strony, że mamy spektakularny sukces z jednej strony założenia firmy, założenia swojego własnego biznesu, wyskalowania tego na ogromną skalę 12 tysięcy współpracowników, to dodatkowo mamy samoorganizujący się turkusowy zespół. Jak można z tych trzech aspektów się nauczyć? Czyli co możemy my sami się nauczyć? Jak możemy rozpocząć własny biznes? Jak szybko możemy skalować biznes do 12 tysięcy pracowników? Jak stworzyć samoorganizujący się turkusowy zespół? Dlaczego ja o tym mówię? Ja mówię o tym z tego względu, że też w roku 2017 odkryłem to, że to, co ja robiłem z zespołem IGU spółka z o.o., byłem wtedy prezesem zarządu firmy, było bardzo mocno zbliżone do turkusu albo wręcz turkusowe. Też tak jak wszystkie turkusowe organizacje, nie mieliśmy hierarchicznej piramidy, nie mieliśmy struktury organizacyjnej, w której na samej górze jest prezes, który zarządza organizacją, tylko mieliśmy układ solarny, w którym w centrum jest klient. I to jest też jedna z analogii, która jest między innymi w firmie Burzorg, ale też w wielu innych turkusowych organizacjach. No to też mnie zainspirowało do tego, żeby założyć od zera turkusową firmę Eco Coach, w której pomagam ludziom przechodzić na ten nowy styl zarządzania, albo współpracując jeden na jeden razem z prezesami, z dyrektorami i pracując nad ich stylem zarządzania, albo rzeczywiście przeprowadzając transformację organizacji. To moja zmiana zawodowa, odejście z bardzo dobrej pozycji, z bardzo dobrego stanowiska, z bardzo dobrej firmy, z rewelacyjnego zespołu, który miałem, doprowadził też do tego, że cały ten aspekt turkusowych organizacji mnie bardzo mocno wciągnął, zacząłem odwiedzać firmy turkusowe, i na podstawie też tego mojego doświadczenia i doświadczenia innych firm, które odwiedzałem, turkusowe firmy z Polski, z Niemiec, z Belgii, z Holandii, ze Stanów Zjednoczonych, napisałem książkę. W książce mojej też pewne aspekty, które jeszcze nie są według mnie odkryte a propos Burzorg i opisane wcześniej również tam się znajdują. Tu jak rozpocząć własny biznes? No i tak, większość przedsiębiorstw świata powstała od jakiegoś problemu, który zaczął komuś przeszkadzać. Sytuacja wyglądała tak, że pielęgniarki były zarządzane w mało humanitarny sposób, tak to mogę nazwać, a mianowicie było mocne nastawienie w systemie takim opieki domowej w Holandii na to, żeby mieć jak największą wydajność. Czyli często pielęgniarki przychodziły po to, do pacjenta, żeby w odmierzonym czasie przewinąć jakąś starszą panią, zrobić zastrzyk i jak najszybciej lecieć do kolejnego pacjenta. Mieli usprawniony proces tego, żeby jak najszybciej to realizować. Natomiast niestety powodowało to, że tak jak tutaj widzicie na tym lewym zdjęciu, często niekoniecznie takie podejście było też humanitarne w stosunku do pacjentów, niekoniecznie się to przekładało na lepszy stan funkcjonowania i życia pacjentów. I to, co jest pokazane również na tym prawym zdjęciu, to jest to, że często te pielęgniarki, wychodząc z takiego samego założenia, że pracują nie jak człowiek, tylko tak trochę jak robot, który ma wszystko wyliczone co do minuty, co do sekundy i musi biec od jednego procesu do drugiego, to właśnie same źle się ze sobą czuły. No i tak, no i niestety tak ten system wyglądał. No i to był jeden z aspektów, który pchnął założyciela firmy do tego, żeby zmienić. Czyli mamy problem, który występuje, my sami czujemy, że to jest niezgodne z nami samymi i zaczynamy zmianę. Kolejny krok, który każdy przedsiębiorca najczęściej robi, czyli warto znaleźć rozwiązanie, które rozwiąże ten problem. No i właśnie tutaj na tym zdjęciu widzicie Jose de Blok, założyciela firmy Burzorg, który pomyślał, ale okej, ja tak naprawdę nie chcę być jedynie robotem, który wykonuje pewne czynności, ale chcę dawać tak naprawdę szczęście ludziom, chcę dawać szczęście pacjentom, chcę, żeby ich jakość życia powiększała i zamiast zwracać uwagę na
ilość procesów, które mam zrobić jak najszybciej, zwrócę uwagę na to, żeby dawać tym pacjentom jak najwięcej. No i zaczął od swojej własnej zmiany, swojego własnego podejścia, zmiany sposobu opieki nad pacjentami, które miał. No i to mu go zainspirowało do tego, że zaczął mieć na swoim własnym przykładzie, na swoich własnych klientach sukces i wciągnął do tego, pokazał to innym osobom, które czuły to samo. Czyli takim kolejnym krokiem, czyli z jednej strony mamy problem, drugie znajdujemy rozwiązanie i trzecie znajdujemy grupę wsparcia. Podzielił się ze swoim własnym doświadczeniem, zobaczył jak to możemy robić, jak to można realizować inaczej. Faktycznie każdy projekt, który zarówno biznesowy, jak i jakikolwiek inny projekt, który został zrealizowany w świecie, ciężko go zrealizować samodzielnie. Zawsze musimy mieć jakąś grupę wsparcia, którą albo my ich zainspirujemy i pójdą za nami, czasami może nawet bezpłatnie, albo rzeczywiście mamy sukces biznesowy, którym możemy się podzielić i zacząć ludziom płacić. Jak szybko skalować biznes do 12 tysięcy współpracowników? Pierwsze to jest zadbać o jasne zasady i sprawdzony na małej skali model współpracy. I tutaj widzicie model, który opracował JOSE The Block razem z tymi trzema pierwszymi pielęgniarkami, które dołączyły do jego zespołu, nad którym później cała organizacja, która się szybko zaczęła powiększać, zaczęła realizować swoją obsługę. Czyli nazywają to modelem cebuli, w którym w samym centrum jest klient. Jest klient, który potrafi sobą sam zarządzać. Tutaj w tym całym procesie, który oni zrealizowali, oni nie skupiając się na ilości procesów, oni się skupili na szczęściu tych klientów, kładąc klienta w centrum całego ich sposobu organizacji firmy, czyli pacjenta. I na przykład zamiast przychodzić i dawać tylko zastrzyki, wykonywać operacje, oni zaczęli traktować tego pacjenta jak człowieka, jak kogoś bliskiego, jak swoją własną mamę, swoją własną babcię, której chciałbym, żeby ona jej się polepszyło, żeby zaczęła żyć lepszej jakości życiem. I spowodowało to, że zamiast przychodzić i robić zastrzyki, oni zaczęli z tymi osobami rozmawiać. Się okazało, że tej starszej pani na przykład już od miesiąca albo dwóch miesięcy z rodziny nikt się nie skontaktował. Straciła ona kontakt. Czasami może były jakieś zaszłości, które właśnie ten pielęgniarz przyszedł, zaczął rozmawiać i się okazało, że okej, no to weźmy telefon, ja ci pomogę wziąć telefon i zadzwońmy do twojego syna, zobacz co się u niego dzieje. Tak? I taki zmiana zupełnie tego systemu od tego, że okej, robimy proces i ten proces przyniesie jakieś określone skutki, to zaczynamy podchodzić do tego drugiego człowieka, do tego klienta, do tego pacjenta, jak naprawdę człowieka, kogoś bliskiego, któremu chcemy pomóc. Dlatego często ci pielęgniarze, pielęgniarki przychodzili napić się kawy do tych pacjentów, posiedzieć, porozmawiać z nimi, poznać ich z sąsiadami, zainteresować sąsiadów, że tu jest taka starsza osoba, od której można się czegoś nauczyć, która też ma dużo wolnego czasu, może w jakiś sposób im pomóc, podlać kwiatki albo najróżniejsze inne rzeczy, które wspólnie mogą ze sobą robić. I tak się zmieniła rola tego opiekuna, czyli tak jak tutaj widzicie w tym modelu, który mają, że w samym centrum jest klient, pacjent, później mają wewnętrzną sieć i dopiero później mamy zespół Burzorg, czyli ten zespół Burzorg tak naprawdę pomagał połączyć tych klientów z lokalną społecznością, która może nawet jeszcze lepiej zadbać o tego pacjenta, o tą klientkę niż oni sami. No i na zewnątrz tego modelu cebuli są już formalne sieci, formalne instytucje i to też tworzy
pełen system, który też te formalne instytucje też mogą wspierać, normalny system opieki, apteki, które mogą również wspierać całą taką kompleksową, holistyczną opiekę nad pacjentem. To jest jeden aspekt, czyli jak szybko skalować, czyli zadbać o jasne zasady i sprawdzony na małej skali model współpracy. To się zarówno sprawdza przy skalowaniu biznesów, jak i przy turkusowych organizacjach. Czyli jasne zasady i sprawdzony na małej skali model współpracy. No i drugi aspekt, jak można szybko skalować biznes. Od razu, od samego początku nastawić się na to, że zamiast budować tradycyjny model współpracy opierający się na relacji szef i podwładny, można od razu zacząć tworzyć społeczność. Tutaj rewelacyjną możliwością jest to, i praktycznie nie znam społeczności, która nie ma takiej funkcji pewnego opiekuna, coacha, mentora, facylitatora, który bardziej dba o to, żeby ta społeczność się rozwijała, która czasami z zewnątrz jest w stanie popatrzeć i zobaczyć, że poszczególne osoby mają większe albo mniejsze ego w danym aspekcie i czasami blokują współpracę. I właśnie zadbać również z jednej strony o budowanie społeczności, a z drugiej strony o rolę coacha, który wspiera z zewnątrz całość tego procesu. I to jest rzeczywiście przykład nie tylko firmy Burzorg. W podobny sposób takie sieciowe, społecznościowe organizacje są dokładnie w taki sam sposób budowane. Na przykład cała Wikipedia, która się składa z kilkudziesięciu, ponad 40 milionów wikipedystów na całym świecie, którzy praktycznie Wikipedia tworzy się codziennie, również bez relacji szef-podwładny, również się opiera na roli mentora, na kogoś, kto ma większe doświadczenie, który skoryguje wpis kogoś, kto nie ma jeszcze dużego doświadczenia w tworzeniu Wikipedii. Także jest to rozwiązanie nie tylko stosowane w firmie Burzorg, nie tylko w innych turkusowych organizacjach, ale też w wielu innych modelach biznesowych, które się opierają na budowaniu społeczności. Trzeci aspekt, jak można skalować biznes, i to jest też kluczem, który pomaga w rozwoju, są też narzędzia informatyczne i łatwy system komunikacji. Tutaj Burzorg rzeczywiście ma swoją własną aplikację webową, która służy do komunikacji, ona jest cały czas rozwijana do komunikacji z jednej strony JOSD bloka z całością zespołu, jak i również ludzi pomiędzy sobą, poszczególnych zespołów, pielęgniarek od 8, pielęgniarzy od 8 do 12 osób, które wewnątrz swojej społeczności się wspierają. Jak stworzyć samoorganizujący się turkusowy zespół? I tak jak widzicie tutaj na slajdzie, niekoniecznie jest to łatwa sprawa, ponieważ trzeba zadbać o wiele różnych aspektów. One są tutaj zaznaczone w kolorze turkusowym i to jest tylko jeden aspekt zadbania o samoorganizację. Tak? Tutaj firma Burzorg jest jednym z lepszych przykładów dobrze działającego pierwszego filaru turkusowych organizacji, a mianowicie samoorganizacja. Przy turkusowych organizacjach mamy jeszcze drugi filar, którym jest pełnia człowieczeństwa, i trzeci filar, ewolucyjny cel, ewolucyjny sens istnienia. I to jest taki wyciąg z tego, o jakie elementy trzeba zadbać przy zadbaniu o samoorganizację, samozarządzanie. Czyli tutaj widzicie 12 elementów, które są często wykorzystywane, często odchodzenie od tradycyjnych nazw stanowisk, że ja jestem specjalistą w danej dziedzinie, ktoś jest starszym specjalistą, ktoś jest menadżerem, ktoś jest dyrektorem, ktoś jest prezesem. Także często firmy turkusowe odchodzą od takiego tradycyjnego nazywania swoich stanowisk na różne inne modele, jak zmienne stanowiska, nazywanie zamiast stanowiskami, rolami albo funkcjami, które pełnimy, albo po prostu konkretnych tasków, zadań, które są określane, i różne systemy, które są do tego powiązane, również systemy informatyczne zarządzania projektami. Na pewno, tak jak tutaj widzicie, trzeba zadbać o
bezpieczną przestrzeń, zmienić system rekrutacji, zmienić system wdrożenia człowieka do zespołu, oszkolenia, inne standardy spotkań. Także to też z tego względu ten proces tworzenia turkusowej organizacji nie jest tak łatwy i ewidentnie praktycznie każdy, kto się tym zajmuje i pomaga firmom w tworzeniu turkusowych organizacji, korzysta z zewnętrznego coacha, który ten proces jest w stanie polepszyć. Jednym z elementów, o którym warto zadbać, to jest to, żeby mieć ewolucyjny, szlachetny cel. Często tradycyjne organizacje mają bardzo takie mechanistyczne podejście, że po prostu zakładają firmę po to, żeby zarobić pieniądze. Nie ma w tym nic złego, natomiast przy turkusowych organizacjach często turkusowe organizacje wychodzą z innego założenia, że zaczynamy robić coś, co jest dobre, co jest szlachetne, co rozwiązuje problem. Jeśli problem rozwiążemy, jeśli uda się nam zmienić życie iluś osób, to się okaże, że za tym pojawią się pieniądze, które ktoś będzie chętny zapłacić. No i właśnie taka była idea tutaj tego Jose de Blocka, który na tym zdjęciu jest pokazane to, jaka jest różnica pomiędzy tradycyjnym podejściem biznesowym, a to, co on zrobił. Ponieważ często jak ktoś ma jakiś pomysł biznesowy, to często boi się o niego, nie dzieli się tym z ludźmi. To jest człowiek pokazany, który chce zamknąć swój pomysł w sejfie i go nie pokazywać przez długi czas, ponieważ to jest jego pomysł, nie ma co się tym dzielić, bo jeszcze ktoś mi to ukradnie. Firmy turkusowe podchodzą do tego w zupełnie inny sposób. Otwierają się z tym pomysłem na zewnątrz i tutaj jest pokazany ten założyciel, który siadł przed komputerem i spisał swoje wszystkie zasady i swój model działania w prostym podręczniku i on wysłał go do wszystkich swoich konkurentów, co jest pewnie dla wielu obecnych takich tradycyjnych menadżerów, biznesmenów, przedsiębiorców może być szokiem, ponieważ właśnie no to jest to w zupełnie inny sposób często te osoby zakładały swój biznes. Natomiast to też jest jeden z elementów, który blokuje często powstanie nowego biznesu. W momencie, gdy ja się nie podzielę swoim własnym pomysłem z otoczeniem, ze światem na zewnątrz, to też ciężko mi znaleźć klientów na ten mój bardzo innowacyjny pomysł. Dlatego warto z jednej strony się dzielić i warto też zadbać o to, żeby to był właśnie ten taki szlachetny cel. Tutaj nazwa ewolucyjny, ona się pojawia z tego względu, że ten cel w momencie, gdy zaczyna się firma powiększać, to on również ewoluuje, on się zmienia. Tak jak widzieliście w tym, co wcześniej mówiłem, założyciel zaczął od małego grona swoich własnych klientów, swoich własnych pacjentów, później się podzielił z małą grupą, później z kolejną. No i teraz firma Burzorg ma wiele różnych działalności. Ma swój własny dział badań i rozwoju, ma opiekę nad dziećmi, ma też inicjatywy społeczne, którymi dzielą się ze społecznościami innymi, współpracują z wieloma innymi organizacjami i to jest ta ewolucyjność tego celu. I tutaj nawet może polskie słowo cel to nie do końca jest najlepszym zwrotem, ponieważ angielski zwrot jest purpose, który bardziej można przetłumaczyć na sens istnienia, czyli taki szlachetny sens istnienia organizacji. Drugi aspekt to jest zadbać o transparencję i komunikację, włączyć każdego. I tutaj są pewne standardy, które się pojawiają, wypracowują turkusowe organizacje po to, żeby maksymalnie otworzyć rozmowy, żeby dzielić się swoimi zarówno sukcesami, jak i swoimi porażkami. Często właśnie tworzyć misję, wizję, wartości firmy w sposób zespołowy. I to też są pewne narzędzia, które warto stosować. Ja na przykład stosowałem w Igusie spotkania dzienne, które nam się bardzo dobrze sprawdzały, w którym otwarcie mówiliśmy o tym, co się sprawdza, co się nie sprawdza. Na pewno kluczem, który jest bardzo istotny, to jest sam sposób zarządzania szefa, właściciela.
Mówimy tutaj o takim coachingowym, turkusowym stylu zarządzania. I tutaj macie pokazanego tego Jose de Blocka w taki sposób, jaki on właśnie pracuje, czyli często jest w niedzielę wieczorem, siada nad swoim komputerem i wysyła wiadomość, która trafia do wszystkich 12 tysięcy pielęgniarek i też w taki sposób ich pyta o rady. Czyli tutaj mówimy też o takim partycypacyjnym stylu zarządzania. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, komentarze i ciekawy webinar. Dziękuję i zapraszam już na kolejny. Dla przypomnienia, każdy turkusowy webinar w każdy ostatni wtorek miesiąca o godzinie 10, w którym zajmujemy się tematem turkusowych organizacji, kultury organizacyjnej, samozarządzania. Zapraszam na kolejny. Pozdrawiam, Marek Wzorek. Dobrego dnia.